Pani poseł Trema dzisiaj Wielka? Tak. Jeszcze dwa dni temu wydawało mi się, że nie będę miała tremy, bo przecież ślubowanie jako radna składałam już kilkakrotnie, ale mimo wszystko trema, atmosfera dużej sali posiedzeń. No i tak, żeby dobrze wypaść, bo przecież wszędzie media obserwują mnie koleżanki i koledzy, już dostałam SMS-y z gratulacjami. Więc chciałam się dobrze zaprezentować, żeby dobrze i godnie reprezentować Legnicę. Dzisiaj całkiem w nowej roli, bo pani poseł nowej kadencji Sejmu, tak, wybrana w okręgu legnicko-jeleniogórskim. No właśnie ta otoczka cała, te emocje, prezydent Andrzej Duda, przemówienie, marszałek senior, to wszystko sprawia, to uroczyste ślubowanie, to wszystko sprawia, że na pewno gdzieś tam te emocje są coraz większe. Tak, emocje są duże. No, czuję się bardzo świątecznie dzisiaj po prostu, bo to jeszcze nie praca, ale no właśnie takie same zaszczyty, które mnie gdzieś tutaj spotykają. Tym bardziej, że no, ten mój mandat jest, powiedziałabym, wymarzonym, ale też ciężko zdobytym przeze mnie. Startowałam do parlamentu 3-krotnie, no i zaczęliśmy razem się to powiodło. Kuluary sejmowe już zdążyła pani poznać, zwiedzić, pokój poselski, jak to wygląda z pani strony? Tak, mam pokój na 5. piętrze. Ten pokój, no taki przyjazny powiedziałabym jest. Luksusów wielkich nie ma, ale powiem, źle też nie jest, żeby to nie zabrzmiało, że narzekam. Jeżeli chodzi o budynek Sejmu i Senatu, byłam już kilkanaście razy, ale za każdym razem muszę kogoś po drodze pytać, jak gdzieś chcę trafić, gdzie idę pierwszy raz. No bo to jest jednak gmach, wielość schodów, takich przejść różnego rodzaju. Trzeba się po prostu tego nauczyć. Zapytałem się na koniec, myśli pani już o komisjach, gdzie pani najchętniej pracowała, gdzie najchętniej pani by się widziała, w jakich komisjach? Ja już złożyłam swoją propozycję, gdzie chciałabym pracować, ale nie wiem, czy akurat to się uda, bo w komisjach musi być równomierna, powiedziałabym, liczba osób, więc zobaczymy. Jako pierwszą podałam Komisję Finansów Publicznych, następnie Komisję Gospodarki i Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej, ale zobaczymy, gdzie będę, wtedy przekażę informacje.